36. No, dałem kotkom. Zobaczcie, tutaj jedną puszkę. Tutaj jest Zorro i jakaś kotka. Ale to nie jest Hanka. Zorro muszę wykastrować. No i tutaj drugą puszkę. A oprócz tego dwie saszetki dałem tutaj kotkom w boksie. Hanka już się najadła, to moja Hanka, babciusia już się najadła. No to idę teraz do matki wszystkich matek. Zobaczę, czy ją spotkam. Chcę jej dać saszetki. Rano pan Władek jej dawał jeść też. Ja jej dawałem przed śniadaniem. To zjadła saszetkę. Po śniadaniu nie chciała. Pan Władek mówi, że jej dawał. O, to jej chcę dać. Zobaczymy, czy tutaj będzie. Ostatnio się tutaj trzymała. Wczoraj tu była. No i dzisiaj rano była tutaj. Kicia, kicia, kiciula. Kiciula, kicia, kicia. Kicia, jesteś tu? Tak patrzę po żywopłocie. Nie widzę jej. No tutaj widzę, chyba wąsik idzie. Tu jej dawałem na tym krawężniku. Wąsik idzie. Ale wąsikowi nie dam, bo on ma tutaj jedzenie. Kicia, kiciulka. Kicia, kicia. Co wąsik? Gorąco, nie? Muszę dokładnie się przyjrzeć. O, tutaj widzicie? Jest miska. Jeszcze resztkami Feliksa. Ale jej tutaj nie widzę. Tutaj jej nie ma. Zobaczę pod tą tują. Bo ona jest albo pod jedną, albo pod drugą. No patrzę. Nie widzę. Tutaj pojemnik z wodą postawiłem. Woda jest. Ale jej nie ma. No to jest właśnie ona. Cała matka wszystkich matek. Łazi. Komar mnie dziabnął. Nie zdążyłem go zabić. Łazi. Gdzieś. Nigdy nie wiadomo, gdzie jest. Ja nie wiem, te inne koty to się trzymają. Jakieś mają jedno miejsce. No zobaczymy. Cztery białe łapki. Nie ma tego kolegi, to zajrzę tutaj. O, jest, tutaj leci ona. Ona leci. A gdzie maluch jej? Kicia jest. Jesteś, kiciulka? O, jest mały. Jest mały. Chodź, mały, dam ci. Chodź, kiciulek. Chodź, kicia. No, masz. Macie.
A ty nie, ty nie. A i wąsik. Aż się przykolegował. Za bardzo nie pcha się do jedzenia wącha. Ale proszę, odszedł. Mały będzie jadł. Mały, niech je, niech rośnie. No jeszcze pójdę na skarpę i do Jogiego. Jogi dostał rano, rano to dostał tam saszetki, wędliny, ogonówki. Obiad dostał mielonego z sosem. Ale nie zjadł całego. No teraz jak szedłem tam do pralni do Gosi, to nie wołałem go. Ale jak go zawołam, to tam wylatuje z krzaczków ku bramy. Tam siedzi, tam śpi gęsta. Ten krzak gęsty jest. No ale byłem tutaj na skarpie i kochani, majeczka nie ma od rana Gacusia, nie ma. Gacuś znikał. O, mały jest. Jest Jogi. Chodź kiciulku, chodź ci dam, chodź dostaniesz tutaj, chodź. Może Jogi tutaj zamieszka, a może nawet mieszka, ja nawet może nie wiem. Chodź Jogi. O, matka, mamuśka jest. Chodź, kiciulek. Nie wiem, czy on teraz przyjdzie, jak mamuśka jest, się będzie bał chyba. No masz. Dobra. Wytrząsnęło się wszystko? Wytrząsnęło. Mam tylko jedną saszetkę, bo nie wiem, czy mały tu będzie do końca. No niech je. Dobra, a ja idę. A ja idę, kochani. Pójdę. Domku Gacusia, jakby przyszedł, to żeby tam mu nie grzało jeszcze w te upały. Dobra, majeczka tutaj, ależ komarów chodzi. Ciepło jest. Dobra. Co, mały je tam? Je, dobra. Mamuśka go nawet nie wygania. To dobrze. Niech on sobie je, a ja tutaj poczekam na niego najwyżej. Nie ma Gacusia. Także nie wiem, czy Gacuś przychodzi na jedzenie, czy nie przychodzi. Czy się naje i znika. Czy Zbiczek go gania. Że on się wystraszył i się wyniósł. Że tak go zdominował.
Ciotka też go ganiała. Z cholery można dostać z tymi kotami. No dzwoniła pani Arletka i mówi, żeby Gacusia dać do adopcji. I tak będę musiał zrobić. SMS-a wyślę do pani Moniki, tej wolontariuszki, co to do adopcji daje kotki. I powiedzieć, że jest. O, leci tutaj. No a tu znowu muzyka gra, chroma, nie mogę zbliżyć się, bo zaraz mi tam zablokują. Chodź. Chodź, mały. Chodź. Chodź, chodź. No tak. O, zobaczcie, sos tutaj jest. No ale co? Nie zjedz. Albo i zje może. Zobaczymy. Co, gdzie mu tą saszetkę tu położyć? Chorowa, nie mam więcej. No, już tam mi przyszła. Jablica mi zje. Nie będę wykładał, bo zje. A ten skoro tutaj przyleciał, to chyba się najadł tam. No, biega. Dobra, idę dalej od oddziału, bo ta muzyka gra. Pierwotniaki włączają głośno. Tak nazywam tych prymitywów pierwotniakami, bo to nie słucha muzyki normalnie, tylko musi na regulator, także aż bębenki pękają, aż głośno. Teraz jest satysfakcja, wielki showman. Kulturalny meloman. On słucha muzyki głośno. Muzyka to też jest taka metoda zniewolenia ludzi przez panujących tym światem. Dać im muzykę. Niech się w tym zanurzą, odurzą, niech się nie uczą, nie szkolą, nie dążą do władzy, do stanowisk, tylko będzie to plebs łatwy do sterowania i do roboty. Owszem, muzyka jest potrzebna, muzyka łagodzi obyczaje, jak to ktoś powiedział. Ale młodzież, która te rypane muzykę puszcza, w jeden tak, łupu-cupu, łupu-cupu, która się nie rozwija, tylko muzyka. Tak jak tu u nas taki jeden narkoman. Chyba ze słuchawkami na uszach śpi. Potrafi pójść do łazienki, golić się, słuchawki na uszach i wodę ciepłą otwiera na full. I leci tak przez 10 minut. Woda wali przez 10 minut ciepła. On się goli, on słucha muzyki. Jak mu zwracam uwagę, to do bicia się szarpie. Idę do opiekuna, a opiekun idzie, nie mrawo. Zamiast od razu do łazienki, to idzie do końca korytarza. Obok łazienki przejdzie, pójdzie do końca korytarza, a woda szumi, wali. Dopiero przychodzi do łazienki. No zakręć tą wodę. A ten bezczelnie mówi, kran jest popsuty, ja się golę zimną wodą. No sobie wyobrażacie, kochani? Kran jest zepsuty, to ta woda by leciała cały czas. A jeżeli kran zepsuty, to obowiązkiem jest opiekuna zaraz zadziałać, żeby naprawili czy coś, żeby nie było, żeby woda nie leciała. A poza tym, to trzeba wziąć ręką i sprawdzić, czy jest popsuty, czy nie, czy mówi prawdę, czy kłamie. No ja chciałem podejść, no ten się do mnie do bicia, a opiekun nic. No i ten się goli, tak i woda leci.
Ja mówię, co, życie ci DPS uratował? Idź w domu, tak puszczaj wodę tatusiowi. Co za chamstwo. I to jest, proszę, meloman, muzyka, łupu-cupu, łupu-cupu. I takich durniów potrzebują ci panujący nad światem, kierujący, spijający całą dorobek innych ludzi, pieniądze, kabzę nabijające. Durniów potrzeba, bo durniami się lepiej steruje. A durniom tylko dać igrzyska, jak to się mówi. I cóż, ogłupić. No, to są tak negatywy. Ale muszę powiedzieć, na przykład wśród personelu są osoby zasługujące na szacunek. Jest taka jedna opiekunka. Kochani, skończyła studia magisterskie w Szczecinie na uniwersytecie o kierunku politycznym. Już nie będę mówił dokładnie tematu. 14 obroniła pracę na 5. Niepozorna. Młoda, ambitna, spokojna, uprzejma, kulturalna. No, są też pozytywy. Tak, cioteczka. A ja tak się, kochani, rozwijałem, tak się rozwijałem, że się w DPS-ie zatrzymałem. Zapowiadałem się na orła, rzekł Seb, siedząc na gałęzi. To niestety moje motto życiowe. Kiciulek mały, chodź kiciuć. No, przyszedł tutaj za mną. O. Jest. A majeczka już tam leży i warczy, i warczy. To jest gnida mała. Jak jej się życie uratowało, to jej się tam w głowie coś poprzestawiało. Się teraz taka agresywna zrobiła. Albo, kochani, może to jest sprawa tego, że jest faworyzowana przeze mnie. Żbiczek też faworyzowany. Tu mi ktoś zwrócił uwagę na to. Nie wiem, czy nie, nawet nie pani Arletka. Są faworyzowane, czują się pewnie i skrzydła im urosły i dawaj chcą zawłaszczyć opiekuna tylko dla siebie. A cioteczka nie. Cioteczka tam równa. No dzisiaj w 5:30 rano. A cioteczki nie ma w pokoju, nie miałczy na korytarzu. O, Miczurin pali papierosa. Widzicie tam w oknie na górze? No i zszedłem do piwnicy. Mówię, no na pewno ją zamknęli znowu w piwnicy, w tym pomieszczeniu z tymi grabiami, miotłami i tak dalej. Otwieram drzwi i wołam. Ciotka, ciotka, a Miczurin też w piwnicy zaraz obok siłowni. Mówi, ona u mnie jest. Mówi, u mnie jest, sam leży. Czyli poszła o 5 rano do niego. U mnie żadnego kota w nocy nie było. Także mogła przyjść, a ona nie. Do Miczurina. No dobra, kochani, to tyle.
wspomnień, informacji, narzekań, żali. No i nadziei, że będzie następny dzień lepszy, szczęśliwszy. Obyśmy w zdrowiu byli. Amen.